Ja zajmuję się tworzeniem wideo. Droga do tego była bardzo długa, bo w ogóle zaczynałem od aktorstwa. Okazało się, że aktorstwo to głównie czekanie i, um, e, i nadzieja na to, że ktoś cię zauważy, a kiedy staje się za kamerą, e, to jednak ma się większą władzę. Bo po prostu można pójść i kręcić, e, co mnie bardzo kręciło um, i dalej kręci. Um. Plus do tego, wystarczy, że pojawi się jakiś pomysł w mojej głowie, ja mogę pójść go realizować, zebrać ludzi, dużo łatwiej zebrać ludzi do swojego pomysłu niż znaleźć kogoś z pomysłem. E, dlatego to mnie zainteresowało. W ogóle na studiach zaczęliśmy ze znajomymi kręcić wideo po prostu dla siebie nawzajem, jako takie prezenty na urodziny, i okazało się, że poza tym, że to bardzo mi się podoba, to jestem w tym całkiem niezły. E, oczywiście to był moment, w którym byłem niezły na kogoś, kto nic nie potrafi. Wymagało to dużo nauki, oczywiście, dalej. Ale po prostu uwielbiam to, kiedy tworzy się coś, coś konkretnego, potem można to pokazać, nieważne, czy to jest dobre, czy złe. Jest zamknięty projekt, czego się człowiek nauczył i może zacząć coś kolejnego tworzyć. Bo robię i... i teraz też powiedzmy, że działam w tej przestrzeni zawodowo, więc robię jakieś projekty korporacyjne, gdzie są tak zwane gadające głowy, Wywiady. Robiłem też film krótkometrażowy komercyjnie, ale jak tworzę coś swojego, to akurat wygląda to tak, że głównie jest to w opozycji do tego, co się dzieje, jakie są trendy teraz, jeżeli chodzi o twórczość wideo, bo obecnie wszystko musi być szybko, musi się bardzo dużo dziać, być bardzo dużo efektów, a mi brakuje takiego spowolnienia i staram się, żeby. No, pokazać coś pięknego. Moja rola na planie zależy bardzo od rodzaju projektu, bo są takie projekty, w których jestem każdym i robię wszystko. Są coraz bardziej męczące, bo ja wymagam od siebie coraz więcej, a, a im lepszy efekt chcę uzyskać, tym więcej osób jest potrzebnych, żeby po prostu zrobić to porządnie. No, taka najprostsza odpowiedź, dlaczego to robię, to, to samo to, że po prostu daje mi to spełnienie. Ja zawsze byłem artystyczną duszą. I tworzenie filmów po prostu jest formą ekspresji, w której ja mogę pokazać czasami to, co w danej chwili po prostu mnie w jakiś sposób porusza albo jest dla mnie ważne.